Cześć wszystkim, ja jestem Kador i witam was w kolejnym odcinku z Chivalry 2. Dzisiaj będę grać jako kusznik, którego możemy odblokować dopiero wtedy, kiedy wbijemy czwarty poziom łucznika, czyli no nie jest to klasa dostępna od samego początku. I co na pewno taką kuszę cechuje, to to, że... Aj kurde, czekajcie, bo robi się... Jest początek i już robi się niebezpiecznie. Muszę przejść do walki wręcz. Kościu, pomóż mi tu, bo... Kusznik tak samo jak łucznik ma bardzo mało punktów życia. Kurde, zniszczyli mi sztylet. Dobra, biegniemy... Nie, chwila, zaraz. Oddawać mi kuszę. Biegniemy dalej. Kuszę właśnie cechuje to, że zadaje ona większe obrażenia niż łuk i to według mnie tak... No robi to dosyć sporą różnicę, ale jednak to, że zobaczcie jak tutaj długo, w sensie w porównaniu do naciągania łuku, jak długo zajmuje przeładowanie takiej kuszy, i to sprawia, no że nie jest takie łatwe z niej korzystanie, bo po prostu nie jesteśmy tak... O kurde, dobra. No właśnie. Zapomniałem, że mi sztylet zniszczyli i nie miałem w sumie nawet czym się bronić. Niestety z racji tego, że nie możemy tak często oddawać strzałów, no to wiecie, jesteśmy czasami bardziej narażeni. Kurde, jeszcze swojego trafiłem. No i czasami może ktoś nas zaatakować, kiedy przeładowujemy te kusze. I coś czuję, że ja dzisiaj mogę niejednokrotnie tak zginąć, ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Dobra, dosyć gadania. Czas wreszcie się wziąć za rozgrywkę. Jeżeli chodzi o to, co kusznik ma, to jak widzicie taką tarczę, którą możemy sobie rozstawić. I cyk, dobity. I na przykład tutaj jesteśmy, wiecie, tak trochę osłonięci przed ewentualnym ostrzałem wrogich kuszników bądź łuczników. I też mam specjalną umiejętność, czyli rozstawianie takiej chorągwi. A kurde, myślałem, że trafię. Która leczy naszych sojuszniczych rycerzy. Tak próbuję kogoś wyhaczyć z dystansu, ale coś mi się to na razie nie udaje. Dobra, jest. Ale strasznie słaby jest ten wrogi team, w sensie bardzo szybko, no i jeszcze swojego trafiłem. Bardzo szybko zdobyliśmy ten cel, tak jakby, czyli zniszczenie bram. Za bardzo się do tego nie przyczyniłem, ale ja tutaj wspieram drużynę z dystansu. Dobra, biegniemy dalej. Warto by gdzieś tu zaraz wejść na dach i zająć jakąś fajną pozycję. Bo nie ma co tutaj walczyć, wiecie, z bliska w żadnym wypadku. Można bardzo łatwo i szybko zginąć. No i teraz mam tutaj gagatków jak na widelcu. No chyba, że mnie zaraz ustrzeli jakiś wrogi łucznik. Cyk, flaga rozstawiona. Gościu z drużyny uzdrowiony. Więc wracam na pozycję. No nie fajnie na razie jest, czekajcie. Kurde, teraz to mi się ręka omsknęła, serio, naprawdę. O, no i dobra, już jestem na dobrym torze. Wracamy do gry, tylko sobie bełty uzupełnię. Jak kogoś zabiję, to kogoś zabiję, a jak kogoś trafię, no to przynajmniej... Sojuszniczy, kurde, trudne słowo. Sojuszniczy rycerz będzie mieć łatwiej go zabić. Kurde, już myślałem, że on jakoś do mnie biegnie, ale chyba nie. No skubany, jak się tam kręcił. No i już zauważyli mnie wrodzy łucznicy. Jest, dobra, trafiłem go. Czyli mamy teraz walkę. Ja tutaj z tym gościem próbujemy zabić zarówno tych łuczników, ale też pomóc drużynie dostać się do więźniów, żeby ich uwolnili. No kurczę, coś tam trafiam, ale tak średnio z zabijaniem. Niestety to nie jest tak, że bełt zabierze całe życie. Chyba, żebym trafił łucznika w głowę, to może wtedy by mi się udało.
A i myślałem, że zrzucę go na kogoś i zgarnę w ten sposób łatwego killa, ale niestety nie. O kurde, sorki. No czasami ryzykowne jest jednak strzelanie tutaj z łuku czy z kuszy, bo wiecie, to nie jest tak, że ten bełt od razu trafia cel, tylko mija te pół sekundy czy coś i sojusznik potrafi stanąć jednak na linii ognia. O kurde, dobra, to było wyżej niż sądziłem. Ale muszę podejść, by rozstawić sztandar. Przydać się w ten sposób. Bo nie biorę za bardzo udziału w takiej walce bezpośredniej o to, by uwolnić więźniów. Kurde, dobra, chciałem tu trochę zawalczyć, ale jednak to był słaby pomysł. Jest, apteczka sobie leżała. Ja uciekam, ja nie mam w ogóle broni. Mam nadzieję, że mnie nie będą gonić. No i to jest właśnie to. To jest właśnie to. Był jeden gość z drużyny i trzech wrogów. Chciałem mu jakoś chociaż pomóc i jeszcze w niego trafiłem. Tak mu właśnie pomogłem. Ale no to z ułamki sekundy i ktoś podejdzie. O, no i właśnie te ułamki sekundy. Gościu myślałem, że stanie w miejscu, on sobie podszedł do przodu. Ale dobra, nie jest źle, nie jest źle. Zaraz uwolnimy tych więźniów. Chyba, że nas jakoś tutaj zablokują. Ten mój sztandar całkiem nieźle leczy sojuszników, więc fajnie, bo wlatują mi bardzo łatwe punkty. Dobra, może ja zmienię pozycję, bo oni trochę przepchnęli wrogów do przodu. No i zobaczmy, czy uda mi się... Kurde. Czy uda mi się kogoś tutaj trafić? Jest, dobra, fajnie. No to może jeszcze jednego. No ale nie sojuszniczego, kurde. Dobra. Jest. O nie, kurde, co tu się dzieje? Ja spierdzielam czym prędzej. Nie mam żadnej broni. Goni mnie tutaj z trzech. Pomocy, panowie, help. A ja, gdzie mój hełm jest? A, chyba ktoś mi go strącił z głowy, jak mnie pacnął mieczem. Spróbuję może teraz trochę pograć z tej kamery trzecioosobowej. Bo powiem wam, że... O, nawet ten bełt nie doleciał. Tak jak z kamery trzecioosobowej, kiedy gramy jakimś tam, nie wiem, mieczem, maczugą czy czymś tam, no to gra się spoko, choć ja i tak preferuję pierwszoosobową. To tak, jak gramy łucznikiem czy kusznikiem, to ta kamera jest jakaś taka dziwna. W sensie zupełnie inaczej odbiera się to, jak... Tak jakby strzała leci, albo bełt, jakoś inaczej się ocenia odległość. Nie wiem, mam takie wrażenie. Spróbuję może trochę pograć. Może będzie to jakoś... Zobaczę, czy teraz będę po prostu mniej celny. No i zaczyna się. Zaczyna się bitwa na moście. Strasznie trudna. Bardzo wąska przestrzeń i tam jest taka jadka, że teraz to się mega boję, czy przypadkiem kogoś z moich nie zabije. O kurde. No nie. O cholera, dobra, dajcie miecz. No i co, gościu, teraz dawaj. No i fajnie. Dobra, tylko teraz gdzie jest ta moja kusza? Czy ja ją tu gdzieś upuściłem? A dobra, na plecach ją mam. Myślałem, że tak jak wcześniej, bo wcześniej podniosłem dwuręczny miecz na początku odcinka i wtedy zamieniło mi za kuszę, ale teraz podniosłem taki jednoręczny. Dobra, nieważne. Kurde, no. Coś nie mam tutaj za dobrego miejsca, z którego mógłbym strzelać za bardzo. Może zaraz zmienię jednak klasę postaci, bo na tym moście jako kusznik to tak za bardzo się nie przydam.
Dobra, panowie, spróbuję wam pomóc przepchać ten most do przodu. Kurde! Strąciłem go, ale myślałem, że dostanę killa czy coś, ale nie. O, no i dobił go fajnie. Tylko widziałem, jak odleciał, więc chociaż to. Kurczę, no trochę się tutaj cykam tak władowywać, bo jako kusznik to naprawdę mam sporo mniej zdrowia. Jestem słabiej opancerzony, ale no trudno, poświęcę się. No i tak to się skończyło. Dobra, zmieniam klasę. Niech będzie piechur. O, i znowu muszę czekać na odrodzenie. W tej grze jest coś takiego, że są tak jakby... transze, że tak powiem. O ile to jest dobre słowo. Że to nie jest tak, że w takim Battlefieldzie czy Call of Duty, że giniesz, no to się odradzasz, po prostu. Tylko tutaj jest oczekiwanie. Każdy, nie wiem, załóżmy, że zginie 5 sojuszników w danej chwili. Albo nie, że zginą sekunda po sekundzie, że zginie 5 sojuszników. No to nie jest tak, że po prostu jeden się odrodzi, potem sekundę później drugi się odrodzi i sekundę później jeszcze trzeci się odrodzi. Tylko jest odliczanie i ta cała piątka odrodzi się jednocześnie. Tak jakby, żeby wiecie, żeby zrobić coś takiego, że jak biegniemy do bitwy, to w jakiejś grupce, żeby... No, ale mnie tu skosili. Że biegniemy w jakiejś grupce, że możemy krzyknąć, możemy zastosować okrzyk bojowy. O, i teraz, o, widzicie, to jest właśnie to. Żeby było takie uczucie, że faktycznie biegniemy tutaj z sojusznikami rozwścieczeni, by wziąć udział w bitwie. No, wiecie, na jedno to jest... Wkurza mnie to, że czasami to oczekiwanie... Niby tak, wiecie, czekasz te 10 sekund, wydaje się, ile to jest 10 sekund, ale jak zginiesz w meczu 10 razy, no to wiecie, to już się trochę przedłuża. To trochę się z tego zbiera, tego oczekiwania, ale spoko jest takie biegnięcie z sojusznikami i po prostu jest wtedy, wiecie, taka motywacja, że biegniemy, dobra, rozpierdzielamy ich w drobny mak. Tylko, że coś nam to na razie nie idzie. No kurde, jak... Tak próbuję trafić, tak próbuję, nie idzie. Dobra, jest bliziutko, jeszcze trochę i zdobędziemy ten most. A tutaj to jest naparzanka gorsza niż na arenie po prostu na tym moście, za każdym razem. No i tak to się właśnie kończy. Ja ogólnie nie jestem fanem, kiedy w tej grze jest aż tego typu naparzanka, bo wiecie, jest za duży chaos. Ja tak lubię sobie biegać trochę tu, trochę tam. Jak zobaczę, że ktoś tam walczy z sojusznikami, to lubię tak podbiec od tyłu, bo wiecie, wtedy są bezbronni i to jest spoko taktyka. Tylko na tym moście ona jest dosyć ciężka do zastosowania. Tutaj to trzeba po prostu, wiecie, naparzać, mieć trochę szczęścia. No i zostało 30 sekund. Czarno to widzę niestety. Dobra, wreszcie jakieś powalenie wleciało, bo tak naparzam, coś tam niby trafiam. A, dupa, przegraliśmy. Kurczę, no, ale spoko mecz, tylko tam jeszcze... To jest tak chyba połowa tej mapy dopiero. No cóż, co poradzisz? Dobrze wybronili ten most. Raz się przegrywa. Ale spoko mi się grało tym kusznikiem. Spoko, tylko trzeba mieć celność i zająć w miarę dobrą pozycję. Tak więc na dzisiaj to już będzie wszystko. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.